Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło dzisiaj gościć 18. mistrza naszych spotkań z mistrzami, a tą mistrzynią jest pani profesor Małgorzata Karpińska z Uniwersytetu Warszawskiego, która wygłosi wykład zatytułowany Kobiety wielkiej emigracji. Bardzo proszę pana profesora Cezarego Kuklo, przewodniczącego naszego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Białostockiego, o przedstawienie sylwetki i dorobku pani profesor. Panie profesorze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, dołączam się do tych ciepłych słów powitania naszej mistrzyni, pani profesor Małgorzaty Karpińskiej, do słów wypowiedzianych przez prezesa Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, pana doktora Wojciecha Walczaka. No ale moim skromnym zadaniem jest powiedzenie kilku zdań takich wprowadzających na temat naszej dzisiejszej mistrzyni. Szanowni Państwo, pani profesor, doktor habilitowana Małgorzata Hanna Karpińska jest przedstawicielką, nie bójmy się użyć tego słowa, największego w skali kraju środowiska historycznego, przedstawicielką środowiska historyków warszawskich. Choć oczywiście środowisko naszych kolegów i koleżanek z Warszawy troszkę jest dzielone pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim, pomiędzy Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, innymi również placówkami. Kariera i praca zawodowa naszej dzisiejszej mistrzyni to oczywiście Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Tam w 1978 roku obroniła pracę magisterską, która była poświęcona tworzeniu mitów narodowych właśnie na przykładzie pogrzebu. Pamięci też o księciu Józefie Poniatowskim. Była to analiza uroczystości pogrzebowych księcia. Pracę magisterską pani profesor Karpińska przygotowała pod kierunkiem znakomitego uczonego, wybitnego historyka, prezesa też Polskiego Towarzystwa Historycznego, pod kierunkiem pana profesora Andrzeja Zachorskiego i od niego niejako przejęła tą pasję badań historycznych i kilka lat później obroniła znakomitą pracę doktorską, która ukazała się w formie książkowej. Ten tytuł, pozwólcie Państwo, że przytoczę: Złodzieje, agenci, policyjni i strażnicy, a w podtytule Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815-1830. Ta dysertacja doktorska naszej dzisiejszej wykładowczyni podejmowała wówczas, w latach 80., zupełnie nieopracowane zagadnienie, właśnie zupełnie jak gdyby pomijane też przez historyków. To świadczy i o pasji badawczej, ale też o szerokości horyzontów umysłowych. Książka cieszyła się potężnym zainteresowaniem. To zresztą spowodowało, że pani profesor jak gdyby z jednej strony badała drugą połowę XVIII wieku, wchodziła śmiało w zagadnienia XIX-wieczne, ale wchodziła też w problematykę miejską, w problematykę, można byłoby powiedzieć, warszawianistyczną. To było te kolejne pole zainteresowań naszej mistrzyni. No a już z kolei habilitacja była poświęcona jeszcze innej problematyce, mianowicie tytuł rozprawy habilitacyjnej Nie ma Mikołaja, starania o kształt Sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831, a więc jeszcze kolejny krąg problematyki. Pani profesor Małgorzata Karpińska w latach następnych kontynuowała swoje zainteresowania, to z jednej strony mamy oczywiście studia nad społeczeństwem Warszawy, przełomu XVIII i XIX wieku, studia też takie o zakresie politycznym, ale po habilitacji dodałbym, że pojawiły się dwa nowe takie obszary wyraźne zainteresowań, poparte publikacjami. Pierwszy ten obszar nowy, dołożony już po właśnie habilitacji, to są studia nad dziejami wielkiej emigracji, tej w Paryżu, studia nad życiem codziennym, bo my mamy bardzo często też widzimy tylko tą elitę po powstaniu listopadowym, której się wiodło całkiem nieźle na tym paryskim bruku, natomiast no, były też i dziesiątki emigrantów, którzy bardzo
trudno wiązali koniec z końcem. I drugi obszar zainteresowań, który się pojawił też w latach 90., to pani profesor przyjęła zaproszenie pani profesor Anny Żarnowskiej, wybitnej historyczki, która podejmowała wówczas i budowała całe zespoły nad uprawianiem historii kobiet. I właśnie pani profesor Małgorzata Karpińska znalazła również tutaj dla siebie taki nowy obszar zainteresowania. Chciałbym dodać, że nasza mistrzyni cieszy się niekłamanym, autentycznym szacunkiem, poważaniem w własnym środowisku. I jako dowód, że nie są to czcze słowa, chcę powiedzieć, że była wicedyrektorem Instytutu Historycznego, następnie była dziekanem Wydziału Historycznego. Pamiętajmy, że dziekani są wskazywani, wybierani przez środowisko, a od 2020 roku jest dziekanem Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce, członkinią Senatu. Ja nie wspomnę o wszystkich funkcjach, bo ta wieloletnia praca pani profesor Małgorzaty Karpińskiej jest ogromna w różnych polach. Uczestniczy bardzo mocno w tym życiu naukowym w stolicy, członkini Rady Naukowej Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, przewodnicząca Rady Naukowej Almanachu Warszawy, a więc takiego czołowego czasopisma warszawianistycznego, członek kapituły Nagrody Warszawianistycznej, ale dodam coś, co mogę powiedzieć z własnej obserwacji. Pani profesor Małgorzata Karpińska od kilku lat jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, wybrana właśnie w takich wyborach powszechnych, pełni funkcję sekretarza naukowego, jest członkinią też prezydium, no i środowisko ponownie w niedawnych wyborach zakończonych dosłownie kilkanaście dni czy kilka tygodni temu ponownie wybrało panią profesor Małgorzatę Karpińską w skład Komitetu Nauk Historycznych. Potężna wiedza, potężny dorobek, oczywiście ma swoich wychowanków, ma swoich doktorów, uczestniczy w życiu naukowym, w komisjach habilitacyjnych przy ocenie profesur. Cieszymy się, że przyjęła nasze zaproszenie i jestem przekonany, że ten wykład pani profesor przypadnie państwu do gustu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, że mogę przed Państwem wygłosić ten wykład. Wykład, który jest poświęcony takiemu tematowi, może dosyć nieoczywistemu, dlatego że chyba w powszechnym przekonaniu wielka emigracja to jest przede wszystkim eksodus wojskowych, oficerów, podoficerów, ale także polityków, członków rządu powstańczego, członków Sejmu, przedstawicieli rozmaitych stronnictw politycznych, których wszystkich łączyło jedno, czyli płeć. Byli to właściwie sami mężczyźni, którzy zaangażowani albo w życie militarne, albo w życie polityczne, uciekali przed zemstą zaborcy i stworzyli, jak to określiła w swojej książce Cześć i Skandale Alina Witkowska, swoistą kulturę samotnych mężczyzn. Samotnych mężczyzn, no, to znaczy pozbawionych kobiet, co nie do końca jest prawdą, ponieważ te kobiety na emigracji też się pojawiały. Jeśli byśmy mogli rozpocząć prezentację, to może zaczniemy od tego, od tych dwóch cytatów, które chciałam Państwu przedstawić. Pierwszy jest dziełem cara Mikołaja I, który bardzo docenił znaczenie i rolę kobiet. Uznał, że one są szczególnie niebezpieczne w polskim narodzie, ale drugi cytat, który również jest dotyczy kobiet i to kobiet na emigracji, który wydaje się przeczyć tezie o kulturze samotnych mężczyzn. Otóż, jak widać, obcowanie z kobietami miało emigrantom przynosić szczególną ulgę, a więc gdzieś tam te kobiety na emigracji musiały się pojawić. Decyzja o emigracji w wypadku mężczyzn była dosyć oczywista. Przekraczali granice zmuszeni do tego
sytuacją militarną na rozkaz własnych dowódców w dużych oddziałach, w towarzystwie mężczyzn, którzy byli w takiej samej sytuacji jak i oni. Niezależnie właściwie to ten sposób przekraczania granicy wyglądał, czy to działo się w Prusach Wschodnich, w Galicji, czy pod Brodnicą. Cały czas zdawali sobie sprawę z tego, że mają poczucie pewnego niedoczynu, co decydowało, że chociaż samo przejście granicy nie było równoznaczne z przejściem na emigrację, to ta decyzja pojawiała się dla nich i była dosyć oczywistą, ponieważ z dwóch powodów w zasadzie. Pierwszy był taki, że właściwie wszyscy uważali właśnie w związku z owym niedoczynem, że ta emigracja będzie chwilowa, że na tej emigracji to będzie rodzaj dalszego ciągu służby dla ojczyzny. Ufano, że będzie to krótko i że pod wpływem rewolucyjnych nastrojów w Europie szybko wrócą zwycięsko do kraju. Drugi czynnik, który był czynnikiem pokoleniowym, sprawiał, że na taką emigrację, na pewną niepewność, no, rysującą się dla niektórych bardziej różowo, dla innych bardziej smutno, decydowali się przede wszystkim ludzie stosunkowo młodzi. Bardzo często tacy, którzy po prostu w kraju nie zostawiali żon, dzieci, bliższej rodziny, a więc kawalerów, ale także ludzi, którzy też nie zostawiali za sobą w kraju jakichś większych majątków. Nic ich w zasadzie w tym kraju nie trzymało, a na zagranicę, najczęściej do Francji i Anglii, właściwie pchała ich przede wszystkim nadzieja powrotu do kraju dla dalszej walki. Zupełnie inaczej znajdowały się na emigracji kobiety. Ich droga na emigrację była bardziej skomplikowana. Zacznijmy od pierwszego, najbardziej naturalnego sposobu wydostania się za granicę i tutaj bym poprosiła o kolejny slajd. Mówimy tutaj przede wszystkim o kobietach, które służyły w armii. To nie była duża grupa, to była grupa licząca najwyżej kilkanaście kobiet, ale przez to, że one były takie rzadkie i że żołnierskość nie była naturalną cechą kobiety w tamtych czasach, to one były znacznie bardziej tak wyraźne, znacznie bardziej skupiały na sobie uwagę mężczyzn. Zresztą większość z nich swoją płeć ukrywała, ale ukrywała raczej nie przed kolegami z oddziałów, to było dosyć trudne do ukrycia. Myślę, że w znacznej mierze służyło im to ukrywanie służyło im w nadziei na lepszą sytuację, gdyby dostały się do rosyjskiej niewoli. No i mamy tutaj całą plejadę kobiet. Antoninę Tomaszewską, która służyła w stopniu podporucznika w jeździe żmudzkiej i wyjechała na emigrację, trafiła do Belgii. Następny slajd i następna osoba, Maria Raszanowicz, bardzo taka głośna postać, ponieważ była adiutantką Emilii Plater. Sława Emilii Plater nie znała granic. Emilia Plater stała się legendą bardzo szybko w znacznej części Europy, w związku z tym również i Maria Raszanowiczówna, która z nią służyła, która w towarzystwie panny Jakubowskiej przeszła razem z oddziałami Macieja Rybińskiego, obie kobiety w mundurach przysługujących im w związku ze służbą, obie kobiety trafiły na emigrację. I kolejny slajd, jest to Barbara Bronisława Czarnowska, kawalerka Krzyża Virtuti Militari, kobieta, która wsławiła się przede wszystkim w walce pod Sierpcem, też wyszła na emigrację i tam spędziła większość swojego życia. I ostatnia, o której chciałam powiedzieć, i ostatni slajd, jest to Józefa Rostkowska z domu Mazurkiewicz, osoba, w której życiorysie skupiła się pod takim mikroskopem właściwie wszystkie problemy dotyczące kobiet służących w wojsku i tych, które po tym w związku z tą służbą przeszły
na emigrację. Otóż Józefa z domu Rostkowska, z domu Mazurkiewicz-Rostkowska służyła jako pomocnik chirurga w ambulansach wojskowych. Służyła w przebraniu męskim, na co otrzymała zgodę naczelnego dowódcy Wojska Polskiego i służyła pod oczywiście zmienionym nazwiskiem, nazywała się, podpisywała się jako Józef Kluczycki. To było zresztą nazwisko jej pierwszego męża, który zginął w czasie powstania listopadowego. Była dwukrotnie ranna i została też odznaczona Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari. Na emigrację wyjechała z drugim mężem, Danielem Rostkowskim, też żołnierzem, służył razem z nią w 10. Pułku Piechoty Liniowej i też był kawalerem Virtuti Militari. Pojechali do Francji, gdzie zasługi Rostkowskiej zostały przez rząd francuski uznane. Uznano ją za żołnierza i w związku z tym otrzymywała zapomogę, dokładnie taką samą, jak dostawali mężczyźni. No, co było no, rzeczywiście czymś wyjątkowym i pewnym takim znakiem uznania dla niej. Ale w 1948 roku z nieznanych powodów pozbawiono jej tej zasługi i dostała wypłatę znacznie skromniejszą, zaledwie taką jak wszystkie żony oficerów, które znajdowały się na emigracji we Francji. Dzięki wstawiennictwu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego rząd francuski zmienił zdanie i ostatecznie wypłacał jej dalej tą zapomogę. Ona była osobą niebywale rzutką i niebywale no, taką patriotycznie nastawioną. W związku z tym w czasie wojny krymskiej w 1855 roku już pani dosyć w latach postanowiła zaciągnąć się do służby i została lekarzem i przez blisko dwa lata pełniła funkcję lekarza przy sztabie dywizji kozaków sułtańskich pod Konstantynopolem. Po powrocie do Francji znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, zamieszkała na prowincji francuskiej w Aniche, gdzie stała się osobą niebywale popularną. No nie tylko ze względu na jej taką bardzo nietypową i barwną przeszłość, ale także dlatego, że podobno organizowała pomoc dla biednych robotników. To zdjęcie, które przedstawia ją może niespecjalnie pociągającą, ale za to jest bardzo ważne, ponieważ pochodzi z lokalnej gazety francuskiej, z departamentu Nord, która to społeczność w owym Aniche, w którym zamieszkała, urządziła jej bardzo huczne, setne urodziny, uważała ją za ozdobę swojego regionu i bardzo ją szanowała i śmierć jej uczciła również, wznosząc jej taki pamiątkowy kamień na cmentarzu. To, jak powiedziałam, to się, tu w jej życiorysie się skupia właściwie wszystko. Po pierwsze, kobieta, żeby pełnić taką rolę, no, musiała się przebierać. Po drugie, w momencie, kiedy tylko było można za te swoje zasługi, została pozbawiona szacunku i rekompensaty finansowej. Jednocześnie właściwie była przez znaczną część swojego życia znana jako żona swojego męża. Dopiero z czasem, dopiero pod wpływem rozmaitych zewnętrznych nacisków to równouprawnienie wobec niej także nastąpiło. Na emigrację nie udawały się oczywiście tylko i wyłącznie kobiety, które służyły w wojsku, ponieważ jak powiedziałam, było ich niewiele. Najczęściej udawały się wraz ze swoimi mężami. A więc przede wszystkim wychodziły na emigrację kobiety, żony rozmaitych polityków, radykalnych działaczy politycznych, żony dziennikarzy, jak na przykład Anna Czyńska, która była żoną radykalnego działacza politycznego, Franciszka Bronikowska, młodziutka, urocza i inteligentna żona Franciszka Bronikowskiego, który był dziennikarzem w czasie powstania listopadowego, był też wiceprezydentem Warszawy. Oni się pobrali w 1831 roku i ta młodziutka żona razem z młodym mężem znosiła wszystkie trudy
przejazdu na emigrację, a więc kwarantanny, uciążliwe podróże dyliżansem, niewygodne stacje i potem trudne bardzo życie na emigracji. Także żony towarzyszyły arystokratom, politykom wyższego szczebla, jak Benigna Małachowska czy Antonina Ostrowska. I może kolejny slajd. Ach, zapomniałam jeszcze powiedzieć o jednej typie kobiet, które wyjeżdżały, żołnierek, czyli markietanki. Markietanki mogły służyć w wojsku tylko i wyłącznie wtedy, obsługiwać wojsko, kiedy w oddziałach służył mąż. W związku z tym były z tymi oddziałami bardzo związane. No i jeśli mąż przechodził na emigrację, to one także, czując się związane z oddziałem, no i oczywiście z własnym mężem. I teraz kolejny, już wracamy do naszych bohaterek, które towarzyszyły politykom. Tutaj jest nekrolog, polski nekrolog Benigny Małachowskiej, kobiety, która była bardzo ważna w życiu emigracji, o czym za chwilę. I kolejny kobiety, która właściwie jest takim symbolem kobiety na emigracji, chociaż symbolem może nie do końca przystającym do faktycznych ról kobiety, księżna Anna Czartoryska z domu Sapieha, żona księcia Adama Jerzego, o której jeszcze dzisiaj powiem Państwu słów parę. Inna była zdecydowanie droga kobiet, które zdecydowały się dołączyć do emigracji, do mężów, którzy już wyjechali na emigrację. Bardzo często opóźniony wyjazd był spowodowany tym, że trzeba było pozałatwiać sprawy finansowe, trzeba było jakoś zabezpieczyć majątek. Bardzo często mężowie nie mieli czasu na to, żeby się tym zająć, a kobiety, wbrew temu, co można byłoby myśleć o kobietach z początku XIX wieku, bardzo dobrze i sprawnie radziły sobie w sprawach finansowych, w kontaktach z urzędami, w ewentualnych sprzedażach majątku nieruchomego. Potrafiły organizować i sprawiać, że przynajmniej odrobinę były w stanie ulżyć finansowo mężom, którzy wyjeżdżali na emigrację. Księżna Anna Czartoryska też przyjechała w pewnym momencie z emigracji po to, żeby na władzach rosyjskich odwojować swój posag i tym samym zapewnić rodzinie, która była w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej ze względu na sekwestry, które zostały położone na majątkach należących do księcia Adama, no zapewnić przez pewien czas przynajmniej godziwe życie. Oczywiście nie wszystkie kobiety zamierzały towarzyszyć swoim mężczyznom, swoim mężom i czasami był to lęk po prostu przed wyjazdem w nieznane, przed trudami podróży i przed bytowaniem w nowej sytuacji, ale czasami traktowały taką odmowę jako łatwy fortel służący do rozwiązania trudnego i niechcianego czasami związku. I teraz, a dlaczego kobiety wyjeżdżały? Bo dlaczego nie wyjeżdżały, to można sobie wytłumaczyć właśnie na te dwa sposoby, dlaczego wyjeżdżały. I tutaj poproszę o następny slajd. Tu jest jeszcze jedna Karolina z Potockich na Kwaska, która jedzie do męża, a właściwie jedzie równo z mężem, ponieważ ma równie silną pozycję jak jej mąż. I kolejny slajd. Objaśnienie, dlaczego podejmuje się decyzję. Józefa Szyrmowa pozostała w Polsce po to właśnie, żeby sprzedać majątek i żeby przyjechać do męża, aby go wspomóc finansowo, do męża, który zamieszkał w Londynie, i zanotowała w swoim dzienniku spontanicznie to, o czym myślała, decydując się na wyjazd. A więc przyjechałam do Londynu, do mojej duszy jedynej, za którą przez 2 lata i 3 miesiące tęskniłam, dnia 27 października 1833 roku. Ta miłość, to uczucie jest pierwszym takim objaśnieniem, które z jednej strony przychodzi do głowy, ale które także w rozmaitych źródłach jest bardzo, bardzo wyraźnie dostrzegalne.
Drugi argument, który bardzo często się powtarza i o którym mówią kobiety, czasami krótko, czasami bardziej to eksponując, ale takie oczywiste stwierdzenie, że no po prostu miejsce kobiety, żony jest przy mężu. I tam, gdzie jest mąż, tam powinna być kobieta i żona jego, i w ten sposób tłumaczy się absolutnie wszystko. Ale to te proste, dwa proste wyjaśnienia nie wyczerpują całego katalogu takich decyzji. Kolejna decyzja, jeśli można prosić o slajd. Kolejna decyzja pojawia się w objaśnieniach osoby, która nie jest tuzinkową, kobieta, która łamie rozmaite stereotypy związane z kobiecością w początku XIX wieku, Klementyna Hoffmanowa, tłumaczy tak, i poproszę o kolejny slajd, czy można ufać amnestii? To samo myślą mężczyźni, nie można ufać amnestii. Jeśli się żyło w wolnym świecie, czyli jeżeli poczuło się smak wolności, tak jak Polacy w czasie powstania listopadowego, w czasie 9 miesięcy powstania listopadowego, to nie można po prostu wrócić. I tak jak tutaj pisze Klementyna, no nie można milczeć, nie można kłamać, nie można zginać karku i nie można na nowo składać przysięgi Mikołajowi. Ona tego nie potrafi, powiedziała, spakowała walizki i wyjechała. I tym razem, no, prując stereotypy, ponieważ to mąż ją gonił i mąż emigrował w ślad za żoną patriotką. Nie myślę, żeby tu było jakieś napięcie, ale po prostu trochę wolniej się zbierał. Generalnie w ogóle trzeba powiedzieć, że pragnienie wyjazdu kobiety na emigrację dostarczało władzom zaborczym pewnego bólu głowy, ponieważ trudno było bezwzględnie zakazać kobiecie wyjazdu. Wszak obecność żony u boku męża i absolutne posłuszeństwo mężowi było wówczas właściwie niepodlegającym dyskusji aksjomatem. W związku z tym, jeśli kobieta mówiła, że chce jechać, bo chce dołączyć do męża, w zasadzie władze rosyjskie nie miały argumentów, żeby odmawiać. Z drugiej strony też nie chciały, żeby wyjazdy kobiet poprawiły dobrostan emigrantów. Zdawano sobie sprawę, że te kobiety wywożą pieniądze, ale także, że swoją obecnością no jakoś tam umilą życie emigracji i co więcej, może również pomogą w jakichś nielegalnych działaniach. W związku z tym pojawił się pomysł, i poproszę tutaj o kolejny slajd, żeby kobieta była zobowiązana podpisać takie właśnie zobowiązanie. Ja niżej podpisana czynię deklarację stosownie do rozporządzenia przełożonej władzy, że nie będę należała nigdy do żadnych stowarzyszeń lub komitetów, ani też bywać na ich posiedzeniach i nie będę się trudniła zbieraniem składek lub ich naddzielaniem. W razie zaś niedotrzymania tego zobowiązania poddaję się wszelkim karom, jakie by na to zwierzchność naznaczona były. No właśnie, kobiety takie zobowiązania oczywiście podpisywały, wyrabiały sobie paszporty i wyruszały w drogę. Ale ten przejazd na emigrację dla kobiet był zupełnie inny niż dla mężczyzn. Jak pamiętacie Państwo, mówiłam, że kobiety, mężczyźni najczęściej w dużych grupach podróżowali, że pomoc im dostarczały takie komitety organizowane przede wszystkim w krajach niemieckich, które zbierały się i organizowały im przejazd, pomagały znaleźć kwaterę, wyżywienie bardzo często. Inaczej było dla kobiet. Kobiety najczęściej musiały podróżować same, co już w początku, już samo to, że podróżowały same w początku XIX wieku, narażało je na rozmaite problemy. To samotna podróż kobiety była czymś bardzo takim nieprzyjętym.
Można było się spodziewać, że w związku z tym kobieta będzie traktowana jako łatwy łup, że będzie podważana jej konduita. Do tego, czyli mogła się liczyć z rozmaitymi przykrościami. Do tego oczywiście dochodziły kłopoty ze znajomością języka oraz także obyczajów, zwyczajów rozmaitych organizowania takiej podróży. Poza tym komitety pomocy emigrantom, te, które wspierały mężczyzn finansowo, mimo że nadal działały, to absolutnie nie wspierały podróży kobiet. I to dotyczyło zarówno tych kobiet, które podróżowały już jakiś czas po upadku powstania listopadowego, jak i tych, które podróżowały dokładnie w tym samym czasie, kiedy większość mężczyzn podróżowała, czyli tak mniej więcej od listopada 1831 roku, gdzieś tam do połowy roku 1832. Dochodziło do tego, że jeżeli zdarzało się na przykład tak, że podróżowało małżeństwo, to komitet wspierał mężczyznę, a odmawiał pomocy finansowej dla kobiety. To zmuszało oczywiście do podejmowania rozmaitych decyzji, czasami takich, że kobieta wracała do kraju, a czasami takich, że chwytała się rozmaitych forteli. Jeden z takich forteli został opisany przez pamiętnikarza, kiedy to kobieta przebrała się po prostu za mężczyznę. Wieczorową porą, kiedy trochę było ciemniej w stancjach, udała się do komitetu razem z mężem i podała się za jego szwagra, akademika, który jest, miał być jakoby bardzo skompromitowany. W związku z tym absolutnie natychmiast musiał opuścić Drezno dla uniknięcia aresztowania. No i w tym sposobem zdobyła dodatkowe pieniądze i mogło małżeństwo przedostać się dalej do Francji. Nie trudno w związku z tym założyć, że prawdopodobnie ta liczba kobiet towarzyszących mężom na emigracji nie była specjalnie imponująca. Zresztą sam fakt, że mówi się przede wszystkim o kulturze samotnych mężczyzn, również potwierdza to podejrzenie. Ale oprócz tego, że była niespecjalnie imponująca, to też jest bardzo trudna do określenia. Co zresztą akurat nie jest takie nadzwyczajne, dlatego że te same kłopoty mamy, jeśli chodzi o określenie liczby wszystkich emigrantów tworzących wielką emigrację. Bowiem historycy dysponują całkiem sporą liczbą spisów. Spisów, które obejmują poszczególne zakłady, w których byli zatrzymywani i osiedlani polscy emigranci. Spisów robionych tak ad hoc, dotyczących na przykład osób zmarłych na emigracji, a będących emigrantami. Ale niestety wszystkie te spisy są niekompletne. Co więcej, są takie nieporównywalne. Trudno je tak automatycznie zsumować, trudno je porównywać. No ale żeby można było powiedzieć o mniej więcej o jakiej liczbie tutaj mówimy, to przytoczę tutaj Państwu parę takich cyfr. Otóż w jednym z większych zakładów w Awinionie w końcu marca 1832 roku mieszkało 1137 emigrantów. W tym było 878 oficerów i tylko 10 z nich tam mieszkało razem z żonami. Natomiast w takim spisie, który miał obejmować znaczną, ale nie obejmował, ale miał przynajmniej obejmować znaczną część emigrantów mieszkających we Francji, znalazło się 5472 osoby, z czego było około 200 kobiet. I teraz, żeby to jakoś spróbować sumować, mogę poprosić o kolejny slajd, żeby pokazać, jak wyglądała ta proporcja. Otóż łączna liczba kobiet wielkiej emigracji to około 4,5% tejże, czyli w sumie gdzieś około 250 kobiet. Skład tych kobiet był dosyć taki jednolity, to jest, tak jak mniej więcej mówiłam, były to przede wszystkim żony wojskowych,
47% tej liczby to właśnie one. W tym podporuczników i poruczników, czyli tych najniższych stopni oficerskich 26%, kapitanów i majorów 13%, wreszcie pułkowników i generałów 8%. I to w zasadzie jest w ogóle nie zaskakujące, bo mniej więcej odpowiada proporcjom w armii. Oczywiście w armii jest znacznie więcej poruczników i podporuczników niż pułkowników i generałów, w związku z tym to nie jest bardzo, bardzo szokujące. 32% stanowiły żony cywilnych emigrantów, czyli członków Sejmu, rządu, ale także damy z kręgów polskiej arystokracji. Trudno zresztą te ostatnie wszystkie, tak jak w całej grupie, uznać za emigrantki. One były bardzo ruchliwą grupą i nie zawsze to określenie by dobrze do nich pasowało. I wreszcie 12% to żony podoficerów i żołnierzy. Podoficerowie i żołnierze dosyć niechętnie emigrowali. Były też i na nich czynione poważne naciski ze strony zaborców, żeby wracali do kraju. W związku z tym nic dziwnego, że także i oni tutaj, chociaż najliczniejsi w armii, to tak dużo ich tutaj na emigrację nie wyjechało. Większość kobiet była chyba jednak dosyć młoda, tych, które wyjechały, ponieważ 58% z tych, których życiorys udało się odtworzyć, zmarło po 1875 roku, nie wspominając już przykładu Józefy Rostkowskiej, która miała dożyć 112 lat. Generalnie tak ciężko jest te kobiety znaleźć i tak ich obecność zidentyfikować w większej masie, ponieważ jako żony, ale także córki, narzeczone, one w zasadzie były niewidzialne z punktu widzenia rozmaitych spisów. Spisywano mężów, rzadko kiedy żony. Mamy więc co nieco więcej informacji o około 100 kobietach emigrantkach. O pozostałych wiemy jedynie, że były wdowami po powstańcach listopadowych i towarzyszyły mężom na emigracji. Ale czy to, że było ich tak niewiele, to rzeczywiście powód, żeby o nich nie mówić i żeby nie starać się ich obserwować? Otóż wydaje się, że czasami właśnie coś, co jest rzadkie, jest tym bardziej ważne. I obecność kobiet na emigracji, mimo tej skromnej ich liczby, jest nieproporcjonalnie wyższa niż ta liczba by to wskazywała. Zaczyna się od tego, że obecność żony na emigracji bardzo zmieniała sytuację emigranta. Zmieniała go w bardzo, bardzo wielu warstwach jego funkcjonowania. Zaczyna się od tego, że oczywiście żona była pewnego rodzaju obciążeniem finansowym dla męża. Władze zarówno Francji, jak i Anglii płaciły polskim żołnierzom, polskim oficerom taki żołd. Żołd dosyć skromny, utrzymanie się z niego, co więcej, stale się zmniejszający wraz z upływem czasu. Żołd, taką ilość pieniędzy, która z trudem starczała na utrzymanie. Utrzymanie żony w związku z tym sprawiało, że było trudniej wyżyć. Ale z drugiej strony obecność żony minimalizowała pewne problemy. Minimalizowała problemy na przykład z dbaniem o garderobę. To jest bardzo wielki problem u emigrantów. W momencie, kiedy ledwo co starczało pieniędzy na wyżywienie, trzeba było oszczędzać w związku z tym na ubraniu, które się najczęściej w momencie przyjazdu do Francji czy Anglii było w stanie nie najlepszym, a wraz z upływem czasu degradowało się jeszcze bardziej. Co więcej, również żona mobilizowała do tego, że trzeba było się starać zdobyć pieniądze i większość tych, którzy zdecydowali się podjąć pracę zarobkową, a nie tylko czekać na to, że nadejdzie wreszcie chwila, kiedy wróci się triumfalnie do Polski, to większość z tych ludzi akurat była właśnie obarczona rodziną, czy też cieszyła się obecnością rodziny.
Sytuacja finansowa większości emigracji była absolutnie dramatyczna, podobnie kobiet, jak i mężczyzn, zaczynając od księżnej Anny Czartoryskiej, która na początku swojej obecności na emigracji w Paryżu sama musiała prać, sama nosiła zakupy na trzecie piętro w paryskiej kamienicy, ale oczywiście jej bieda była dosyć taka, powiedziałabym, relatywna, natomiast rzeczywiście skromne żony polskich oficerów, a szczególnie żołnierzy, były rzeczywiście czasami, ich życie było czasami bardzo dramatyczne. Tych pieniędzy nie starczało i trzeba było sobie jakoś radzić, a z czasem nie starczało coraz bardziej. I tu poproszę o kolejny slajd. Otóż w 1800, zginął slajd, przepraszam, ale to się pewnie jeszcze za chwilkę znajdzie. W każdym razie w 1800, tu właśnie to ten slajd, dziękuję bardzo. To ten slajd, który pokazuje jak treść listu, którą otrzymały wszystkie Polki, które znajdowały się na emigracji we Francji w 1853 roku, kiedy to bardzo uprzejmie i z wielkim taką rewerencją w stosunku do Polek, prefekt kolejnych departamentów informuje mieszkające tam polskie kobiety, że od 1 kwietnia 1853 roku przestaną otrzymywać bardzo skromny do tej pory, ale jednak istniejący zasiłek, który miał służyć na utrzymanie tejże kobiety, jak i ewentualnie jej dzieci. I taki list otrzymała między innymi niejaka pani Markowska, żona kapitana Hieronima Markowskiego z pierwszego pułku strzelców pieszych, który, żeby utrzymać rodzinę, został krawcem w Paryżu, a na utrzymaniu miał oprócz żony jeszcze 5 dzieci. No i można sobie wyobrazić, jakie to przeżycie było dramatyczne dla tejże rodziny. Ale oczywiście kobieta nie tylko była obciążeniem, ale czasami też i bywała, jak powiedziałam, jakimś takim rodzajem ratunku dla rodziny, ponieważ często kobiety podejmowały pracę zarobkową. To nie było bardzo proste. Nie było bardzo proste z bardzo wielu powodów. Kobieta rodziła dzieci, zajmowała się rodziną, z kraju nie wyniosła tradycji pracy zarobkowej. Praca zarobkowa kobiet w początku XIX wieku w Polsce nie była czymś oczywistym. Ale w momencie, kiedy się włączała, no to okazywało się, że ten budżet bardzo, bardzo się podnosił, poprawiał. Czym się zajmowały kobiety na emigracji? No dosyć łatwo sobie wyobrazić, bo ten katalog się tak bardzo nie zmienia wraz z upływem czasu, a więc krawiectwem, były sprzątaczkami, kucharkami, ale też podobnie jak i polscy emigranci, jeśli ostatecznie decydowali się podjąć jakąś pracę, to najczęściej szukali pracy w nowych zawodach, takich dopiero pojawiających się. W związku z tym mnóstwo emigrantów, jeśli znajdowało pracę, znajdowało tą pracę na kolei czy w cukrowniach. Natomiast kobiety miały taki swój niszowy zawód, który wchłaniał bardzo dużo polskich emigrantek, w fabrykach sztucznych kwiatów. Bowiem w tym okresie sztuczne kwiaty były robiły taką furorę z jednej strony do dekoracji strojów, ale także do ustawiania w pomieszczeniach zamiast prawdziwych kwiatów. I w związku z tym te fabryczki powstawały jak grzyby po deszczu i nie miały tradycyjnych takich kręgów, skąd werbowały pracownice, no i kobiety właśnie takie zajmowały miejsca. Niektóre kobiety oczywiście dorabiały w inny sposób, w bardziej takich wysublimowanych zawodach, między innymi Klementyna Tańska, Kunegunda Białopiotrowiczowa czy Lucja Rautenstrajchowa. One publikowały, były literatkami, ale czy i te publikacje przynosiły im dochody na tyle, że mogły swobodnie żyć, raczej trudno powiedzieć. Natomiast na pewno też obecność żony wpływała na mężów, którzy
częściej niż to było w sytuacji kawalerskiego życia, porzucali rozmaite polityczne miazmaty i bardziej skupiali się na teraźniejszości. Wspólne emigrowanie z żoną, czy też obecność żony na emigracji także osłabiała psychiczne konsekwencje tułactwa i samotności. To jest przypadłość, która towarzyszy samotnym mężczyznom na emigracji bardzo boleśnie, stąd bardzo liczne samobójstwa i choroby psychiczne, które dopadają właśnie tą społeczność. Znacznie rzadziej dotyczy to mężczyzn, którzy pojawiali się wraz z kobietami, wraz ze swoimi żonami. To nie znaczy oczywiście, że obecność żony gwarantowała, że zmiana miejsca nie stanie się istotą egzystencji mężczyzny, dlatego że takich bardzo, bardzo poszukujących rewolucji i poszukujących możliwości wojaczki mężczyzn, no jednak było również kilku. Takich możliwości, żeby się dołączyć, to było na emigracji bardzo wiele, zaczynając od wyprawy frankfurckiej i internowania w Szwajcarii, walki w Hiszpanii, Portugalii, później powstanie krakowskie 1942 roku, wiosna ludów w Europie i na ziemiach polskich, Legion Mickiewicza, walka o niepodległość Włoch i o możliwość zaciągania się do oddziałów Garibaldiego. A jak był ktoś bardzo uparty, to mógł walczyć także w Algierii, Egipcie, a także nawet i na drugiej półkuli w Kolumbii czy Brazylii. I niektórzy, także ci, którzy posiadali ze sobą na emigracji żony i dzieci, i to czasami całkiem sporą gromadkę dzieci, no jednak się włączali w takie aktywności i w takie przedsięwzięcia. Jak sobie wtedy kobiety radziły, trudno powiedzieć. Na pewno na niektóre z nich składały się całe grupy emigracyjne, żeby im pomóc i żeby je wesprzeć w tych trudnych, tym trudnym losie. Tak więc życie większości kobiet nie układało, na emigracji nie układało się zbyt łatwo, ale te, które pochodziły przede wszystkim z kręgów arystokratycznych, one radziły sobie znacznie lepiej, nie tylko potrafiły zabezpieczać swoją egzystencję, ale także układać przyszłość swoich dzieci, łatwiej się asymilowały w towarzystwie francuskim czy to angielskim. No i podejmowały, ale ponieważ były tak wychowane w domach, że nie należy żyć tylko i wyłącznie dla siebie, to podejmowały rozmaite aktywności takie na rzecz społeczności. I tutaj, jeśli bym mogła poprosić o kolejny slajd. No właśnie, tutaj taką emblematyczną postacią, która stoi za najważniejszym towarzystwem, które powstało, takim wspierającym kobiety, wspierającym, zorganizowanym przez kobiety, czyli Towarzystwem Dobroczynności Dam Polskich, jest księżna Anna z Sapiechów-Czartoryska, tutaj na tym zdjęciu ze swoją córką Izabelą i synową Marią z Grocholskich. I właśnie córka jej Izabela, następny slajd, jeśli można. Izabela po śmierci matki, także Izabela, która wcześniej pomagała matce, zajęła się także tą aktywnością. To Towarzystwo Dobroczynne Dam Polskich, ono było bardzo krytykowane przede wszystkim przez stronnictwa demokratyczne. Ta krytyka była no nie bez pewnej dozy partyjności, żeby nie powiedzieć partyjniactwa, dlatego że ta instytucja, niezależnie od tego, że powołały ją do życia dwie arystokratki, a właściwie trzy, bo jeszcze Maria Wirtemberska, to one jednak przynosiły bardzo konkretną i trudną do przecenienia pomoc migracyjnym rodzinom, jak mówiłam o tym, że no niektórzy mężowie nie stawali na wysokości zadania i rozmaite, czy to szukali rewolucji, czy też, jak to się mówiło, się rozhultajnili na emigracji, to kobietom pomagały te właśnie towarzystwa.
ale także samotnym mężczyznom, którzy sobie nie radzili, też te towarzystwa pomagały. Towarzystwa, dołączone do towarzystwa takim rodzajem emanacji, jeśli chodzi o edukację, był Instytut Panien, w którym to młode córki emigrantów mogły odbierać podstawowe nauki, w których to były przygotowywane na przyszłe żony i matki. Kobiety pełniły też nie tylko funkcje charytatywne, ale też miały jeszcze inną bardzo ważną rolę i bardzo ważną funkcję w społeczeństwie, funkcję, która narodziła się, powiedziałabym, znienacka, bez żadnego planu, niechcący, ale bardzo naturalny sposób. Otóż w społeczeństwie XIX-wiecznym kobieta miała bardzo określoną rolę: kuchnia, dziecinny pokój, kościół. I nieoczekiwanie, to pierwsze, czyli kuchnia, stało się powodem niebywałego sukcesu kobiet na emigracji. To zajęcie zgoła banalne. Okazało się, że na emigracji nabierało znaczenia zupełnie nowego. Stawało się takim symbolem, wspomnieniem utraconej ojczyzny. Emigranci mieli bowiem bardzo złe doświadczenia kulinarne. Najpierw z podróży w Niemczech, właściwie wszyscy jak jeden mąż narzekali na niemieckie zupy, na ciężkie sosy, no ale także byli rozczarowani kuchnią francuską. Te potrawy wydawały im się dziwaczne, jadano tam rzeczy, których w Polsce się, na ziemiach polskich się nie jadało. W związku z tym w pierogach i innych rodzimych potrawach zaczęli widzieć coś, co nazywali rzeczywistym feniksem we Francji, czyli feniksem, który odradza takie poczucie polskości w tej Francji, gdzie jedzą ślimaki i żaby. I w związku z tym kobiety, które gotowały, które potrafiły gotować rodzime potrawy, stawały się na wagę złota. W licznych pamiętnikach wspomina się, jeśli nie opowiada się o samej kobiecie, to opowiada się o jej kuchni. No i między innymi w Saint-René, w Burgundii, taka kuchnia doktorowej Szokalskiej, która gościła emigrantów bardzo chętnie, wspominano o tym, że jadano tam zrazy, zresztą te zrazy były wspomnieniem w bardzo wielu pamiętnikach, pierogi z mięsem, barszcz ukraiński, co więcej, ta Szokalska okazała się być nie tylko taką kucharką dobrze wspominaną przez polskich emigrantów, ale także podobno zaraziła Francuzów z rozmaitymi potrawami. Podobno jej bigos hultajski i chrzan, który Francuzi nazywali polską musztardą, zrobił tam absolutne wrażenie na Francuzach i podobno zmienił taką epokę w historii kulinarnej regionu. Bardzo wyraźnie się zaznaczył i wprowadził te potrawy na francuskie stoły. Obecność kobiet okazywała się też absolutnie niezbędna, jeśli chodziło o przygotowanie stołu z okazji świąt. Te potrawy były, jak pisali emigranci, pieprzem i rodzynkami wspomnień w czasie tych świąt. Święta w ogóle były bardzo smutnym okresem dla emigrantów, wtedy bardzo bardziej niż normalnie, niż na co dzień odczuwali swoje osamotnienie, boleśniejsze one było niż w trakcie dnia powszedniego. W związku z tym starali się spotykać ze sobą w tym czasie, no a jeżeli jeszcze na dodatek w trakcie tych spotkań były przestrzegane tradycje, czyli sianko pod obrusem, czyli te 12 potraw i to potraw tych, które znano z świąt w Polsce, no to takie rozczulenie i takie psychiczne przeniesienie się na łono ojczyzny do najbliższych odbywało się przy tym stole bardzo wyraźnie.
Takie ukształtowały się dosyć szybko takie domy, które zaczęły brać na siebie w związku z obecnością kobiety, no i z trochę lepszymi lokalowymi możliwościami brać na siebie taki obyczaj organizowania dla emigracji wspólnych świąt. I to jest oczywiście księżna Anna Czartoryska w Paryżu, generałowa Emilia Skrzynecka w Brukseli i w Londynie wspomniana już wcześniej Zofia Szyrmowa. W zależności od możliwości finansowych albo się to robiło w ten sposób, że no, tak jak księżna Czartoryska zapraszała gości, ale nie spodziewała się, że oni w jakikolwiek sposób dołożą się do tej uroczystości, ale już inaczej było u państwa Szyrmów, gdzie zbierano po prostu drobne takie wpisowe i potem sama Józefa Szyrmowa zajmowała się i zakupami, i przygotowywaniem tego wszystkiego z okazji zarówno Świąt Bożego Narodzenia, jak i z okazji Wielkiej Nocy, która również z wielkim takim rozmachem była przygotowywana, gdzie starano się, żeby pojawiały się nie tylko kołduny i barszcz, ale także baby i zrazy, które, tak jak powiedziałam, były bardzo ważne. A w zakładzie świętego Kazimierza, gdzie polskie zakonnice stworzyły taki dom dla najuboższych i schorowanych polskich emigrantów, tradycyjnie pod nadzorem przełożonej Teofilii Mikułowskiej pieczono słynne makowce, które później były opisywane przez kolejnych emigrantów. Ale jak to w życiu, taka umiejętność gotowania z jednej strony służyła temu, żeby się kobiety zaczęły być jakimś takim rozpoznawalnym znakiem w poszczególnych miastach i skupia, i takim ich domy stawały się takim miejscem szczególnie chętnie odwiedzanym, ale także niektóre kobiety spróbowały też i skorzystać z tego finansowo i znamy przynajmniej dwie, które stworzyły polskie restauracje. Jedna była służącą księżnej Czartoryskiej i wyszła za mąż za służącego z rodziny Platerów i oboje chlebodawcy wcześniejsi pomogli zorganizować tej parze polską traktiernię w Paryżu u Janka. I to była traktiernia, która była absolutnie tylko i wyłącznie dla polskiej klienteli. Tam były tylko i wyłącznie zrazy, bigos, polska kasza, kołduny, barszcz. Można było tam przyjść w grupie, można było sobie zamówić na pięterku taką salę i tam się spotykać. I właściwie tam Francuzi nie zaglądali. Druga służąca, niejaka panna winiarska, wyszła za mąż za Francuza i też otworzyła restaurację, która już nie miała takich bardzo określonych gości. Tam przychodzili zarówno Polacy, jak i Francuzi i menu było bardziej różnorodne, nie tylko skierowane na polską publiczność. Polskie kobiety były oczywiście niezastąpione nie tylko w kuchni i nie tylko w czasie obchodów świąt religijnych, ale także świąt narodowych. Właściwie się stały takimi strażniczkami tradycji, były uczestniczkami wszystkich uroczystości rocznicowych, emigracyjnych, świąt narodowych, ale także pogrzebów. Właściwie obecność tych kobiet była takim rodzajem ozdoby, ale takiego też i dopełnienia tychże uroczystości. Do tego stopnia było to ważne, iż na sejmie emigracyjnym, który odbywał swoje spotkania w trakcie jednej z akcji przygotowywania obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja, zanotowano, iż trzeba koniecznie zaprosić, jak to określono, nasze Polki, żeby też przyszły na tą uroczystość. Wyraźnie kobiety przejmowały na emigracji taką rolę strażniczek narodowego ducha i tradycji. Część z nich, bardzo nieliczna, podejmowała jakąś aktywność polityczną. Wspomniana pani Czyńska, pani Choćkowa i pani Zaliwska
pomagały przede wszystkim demokratycznym działaczom, ale były bohaterkami, takimi cichymi bohaterkami drugiego planu, przepisywały listy, odbierały korespondencje, przekazywały wiadomości. Była tylko jedna działaczka radykalna, Marianna Dębińska, która próbowała w Towarzystwie Demokratycznym Polskim politykować na równi z mężczyznami, ale wywoływała tym raczej skandale niż uznanie zarówno po stronie mężczyzn, jak i kobiet. Pamiętając o tym, że pokaźną część wielkiej emigracji stanowili młodzi mężczyźni, nie można zapominać, że obecność kobiet była także pożądana w ściśle tego, w takim fizycznym sensie tego słowa. I sprawiało to całkiem sporo problemów. Jeśli uwierzyć opisom pamiętnikarskim, to w trakcie przemarszu polskich emigrantów przez Czechy i Niemcy na emigrację, no, Czeszki i Niemki były gotowe z dużą łatwością, a może nawet z entuzjazmem pocieszać polskich emigrantów. I w związku z tym, no, póki co na początek nie było kłopotów. Natomiast codzienność we francuskich depot, zakładach, gdzie ponad 1000 mężczyzn było zgromadzonych na dosyć niewielkim obszarze, ta codzienność, jak pokazują liczby, właściwie była bez polskich kobiet, no bo jeśli na tych 1500 mężczyzn było 10 kobiet, a i to były to żony oficerów, to trzeba było szukać tych kobiet gdzie indziej. Nie było to proste, ponieważ francuski w tych miastach, gdzie depot zostały umieszczone, były nastawione do Polaków bardzo niechętnie. Mężczyźni natomiast nie mieli absolutnie nic do roboty. Grali w gry hazardowe, pili, palili, pojedynkowali się, no i szukali zaspokojenia apetytu seksualnego. Władze francuskie zdawały sobie z tego sprawę, w związku z tym dosyć szybko podjęły decyzję o tym, żeby założyć tam po prostu dodatkowe domy publiczne. Emigranci w związku z tym też natychmiast zaczęli korzystać z płatnej miłości i wydawali duże pieniądze i tracili znaczną część tych swoich zasiłków właśnie w tych miejscach. Stąd zaczął się szerzyć problem chorób wenerycznych i takie poczucie, no, pewnego kryzysu moralnego. Ten kryzys moralny minął. Minął mniej więcej tak w drugiej połowie lat 30. No i jak to określił jeden z emigrantów, głupstwo żenienia się zajechało do głowy. Mężczyźni już im nie wystarczało korzystanie z domów publicznych. Rozpoczęła się pogoń za kobietą, ale kobietą w sensie przyszłej żony. A ponieważ rynek matrymonialny na emigracji nie był zbyt, no, rozwinięty, raczej powiedziałabym ubożuchny, więc szukano rozmaitych sposobów. Jednym z nich było poszukiwanie kobiety, sprowadzanie sobie kobiety Polki, żony Polki. I tutaj jeszcze na dodatek pomysł, który został wykorzystany skutecznie przez Adama Mickiewicza, wieszcza, którego przykład był inspirujący, sprawiał, że taki pomysł, no właśnie, bardzo wiele osób podejmowało. A następnym pomysłem było, no, rozglądanie się za żonami cudzymi. I tutaj był duży problem, dlatego że w pewnym momencie zbulwersowało środowisko emigracyjne afera małżeństwa Leonostwa Szypowskich. Szypowscy przybyli do Francji z dwójką małych dzieci. Zamieszkali w małym miasteczku, gdzie francuskim, w którym było trzech polskich emigrantów. Natychmiast zaczęli się oni zalecać do pani Leonowej Szypowskiej, a kobieta uległa jednemu z nich. W związku z tym Leon Szypowski postanowił przeprowadzić się do innego miasteczka, a tam sprawa się powtórzyła.
W związku z tym przeprowadził się do trzeciego, ale w trzecim okazało się, że ponieważ jeszcze przy okazji Amory próbował żonie wybijać przy pomocy kija, to w tym trzecim żona nie tylko, że go zdradziła, ale zakomunikowała mu swój zamiar porzucenia go. I wówczas Szypowski postanowił pozbyć się szczęśliwego konkurenta przy pomocy trutki na szczury. Sprawa się wydała, konkurent przeżył, a Szypowski został skazany na karę dożywotniego więzienia i pracę w kajdanach. Ostatecznie tych małżeństw nie było wiele, mniej więcej około 5% Polaków żeniło się na emigracji, przede wszystkim z cudzoziemkami. Natomiast no, myślenia o tym było bardzo dużo. Kiedy mówimy o kobietach na emigracji, powinniśmy pamiętać także o tych, które w ogóle nie wyjechały na emigrację, które pozostały w kraju, żony, matki, córki, kochanki, ale które towarzyszyły im w swoisty sposób na emigracji. Były obecne w takim codziennym myśleniu, w marzeniach, snach, westchnieniach. Pisywano do nich listy, pisywano do nich tak jak dla nich, tak jak Piotr Kopczyński, uczestnik powstania na Kijowszczyźnie, pisał dzień w dzień dziennik dla swojej żony, żeby ona wiedziała, o czym on myśli, jak spędza czas, urządzał jej imieniny, kupował prezenty na te imieniny, prezenty, które nigdy prawdopodobnie do niej nie dotarły, ale także pisywał listy. Do listy pisywali do swoich bliskich kobiet właściwie wszyscy, mimo że było to po pierwsze trudne, bo dla niektórych wysłanie tego listu, zarówno dlatego, że listy no, nie zawsze dochodziły, nie zawsze dobrze dochodziły, ale jeszcze na dodatek wysłanie takiego listu było dosyć drogie. Kobiety były, tak jak powiedziałam, synonimem utraconej ojczyzny, takiego sielskiego, spokojnego, przeważnie względnie dostatniego życia. Kobiety wreszcie wspomagały swoich bliskich na emigracji finansowo. Wysyłały im pieniądze mniej lub bardziej regularnie, ale starając się jednak je wesprzeć. I ta emigracyjna kolonia kobieca, której barwy są, jak Państwo widzicie, bardzo rozmaite, miała też i swoje oczywiście wady. Tą wadą podstawową było plotkarstwo. No, kobiety plotkowały i to nie były zawsze plotki niewinne, rozsiewane przez żonę, którą tutaj kontrafekt pokazałam Państwu, żonę posła Henryka Nakwaskiego, plotki były na tyle poważne, dotyczące możliwości zebrania się Sejmu na emigracji, że aż stały się tematem debaty przedsejmowej Sejmu Rewolucyjnego. Kobiety się między sobą też kłóciły, kłóciła się najbliższa współpracownica Lelewela, Olimpia Malszewska, z panią Zaliwską. Sam Lelewel miał z tego powodu dużo problemów i narzekał w swojej korespondencji, że ten damski komeraż dostarcza mu bardzo wielu trosk. Także popełniały rozmaite przestępstwa. Otóż Adelaida Berkiewiczowa, synowa słynnego Berka Joselewicza, która skradła na emigracji w Anglii bardzo cenny zegarek. Została skazana na 3 miesiące bezwzględnego więzienia, które to więzienie, żeby nie hańbić dobrego imienia rodziny, odbywała pod zmienionym nazwiskiem. Było też pewne grono kobiet, którym się bardzo udało. Wspomniana już Klementyna Tańska-Hoffmanowa czy Kunegunda Białopiotrowiczowa, literatki, które jednak nie wyszły poza krąg polskiego czytelnika, ale bardzo znana, również bardzo znana i uznana rysowniczka Felicja Amplewska czy Elżbieta Filipowiczowa, która była też uznaną na rynku zachodnim skrzypaczką. Trudno powiedzieć, czy w związku z emigracją ich życiorysy ułożyły się lepiej, czy też mogły w podobny sposób ułożyć się na ziemiach polskich.
Mam nadzieję, że ten krótki wykład poświęcony takiemu tematowi dosyć nieoczywistemu, a wieloaspektowemu pozwoli, po pierwsze Państwa zainteresował, a poza tym pozwoli przywrócić pamięć takim często bezimiennym losom żon, córek, matek, powstańców 1831 roku. Bardzo serdecznie dziękuję.